biegu. W ubiegłym sezonie piękna walka z Adamem Małyszem o kryształową kulę. Norwek był drugi, a był to przecież jego debiutancki sezon w zawodach Pucharu Świata. Teraz także leci wysoko i bardzo daleko. Brawa dla Andersa Jakobsena. Już od kilku tygodni sygnalizuje bardzo dobrą formę. 128,5 metra. Anders Jakobsen ląduje pół metra dalej niż Adam Małysz. Piękny to także skok stylowo. No i myślę, że wyprzedzi minimalnie naszego reprezentanta. Michał Kojątkowski zadowolony. 130,8 punktu. I taka jest łączna nota Andersa Jakobsena. To oznacza, że wyprzedza Adama Małysza o 0,9, a zatem dokładnie taka sama nota za styl. Decydują.